No cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś nagrywam dla Was vloga. Ostatnio będą pojawiać się bardzo często, bo zaczynam ferie, zaczynam robić różne rzeczy, na które nie miałam czasu, a udokumentowywać będę je właśnie w takich vlogach, w takich luźnych filmach. Postaram się nagrywać coś na jakiś temat, ale vlogi to będzie na razie główny temat jakby moich filmików. Mamy dzisiaj, słuchajcie, środę. Tak, środę. Mamy ferie. W ostatnim filmiku zaczynam dopiero ferie, a dzisiaj będę już z Wami po prostu pokazywać Wam, jak te ferie spędzam. Więc ogółem teraz się maluję. Skończyłam uczyć się matmy, bo niestety po feriach mam sporo sprawdzianów, które nie zostały zrobione na zdalnych. Po prostu nauczyciele nie chcieli ich robić, więc mam plan nauki. I miało być tak, że w tym tygodniu miałam wyjechać, słuchajcie, na termy. Termy Chochołowskie, byłam tam na trzydniowej wycieczce chyba w siódmej, szóstej klasie, nie pamiętam naprawdę, i były świetne. A że ja góry bardzo lubię i nie jedę tam w sumie na stok, jak powinno się w zimie, chociaż już nie za bardzo jest śnieg, ale ludzie jeżdżą, to ja jedę tam na termy i podzwiedzać po prostu miasto. Uwielbiam klimaty górskie, uwielbiam te wszystkie karczmy, drewniane ozdoby, po prostu bardzo mi się to podoba. I miało to być w tym tygodniu i miałam sobie odpuścić naukę w tym tygodniu właśnie, a zająć się tym przed samą szkołą. Jednak terminy się zmieniły, naprawdę nie ma wolnego hotelu w tym tygodniu. Nie wiem, ile obecnowaliśmy z 20 propozycji różnych hoteli, apartamentów i wszystko było zajęte. Więc wybraliśmy termin po prostu późniejszy, czyli za tydzień, w czwartek wyjeżdżamy, a w niedzielę przed samą szkołą wracamy. Także ja się bardzo cieszę, więc postanowiłam, że w tym tygodniu zacznę wszystko ogarniać. Więc w tym tygodniu głównym jakby moim celem będzie nauka i przygotowanie do szkoły. Teraz się maluję, dlatego że będę jechać na spotkanie z moją siostrą. Będziemy jechać na rolki, pierwsze rolki, drugie rolki w tym roku, bo wczoraj byłam na jednych. Tylko że po prostu sama i chciałabym jakoś wyglądać, jakoś fajnie się poczuć. To będzie moje pierwsze wyjście z kimś w te ferie i od wielu tygodni, więc trochę się stresuję, nie wiem dlaczego. Może bardziej tym, że to jest przełamanie mojej rutyny. To właśnie po nauce z matmy jeszcze będę ją kontynuować wieczorem, bo temat jest na tyle rozległy, że nie dałam rady ogarnąć wszystkiego w 3 godziny pierwsze, bo robię to już no ponad 2, chyba 3 godziny jeden temat. Do tego jutro jadę jeszcze na siłownię, jadę do lekarza. W poniedziałek jadę do ortodonty, do innego, dość daleko miasta ode mnie. Więc całe ferie mam jakby ten drugi tydzień już zajęty. W tym tygodniu mam trochę mniej do załatwienia, dlatego też zabieram się w ogóle za naukę. Pierwszy raz od, nie wiem, tygodnia będę malować rzęsy. Dawno nie miałam pomalowanych rzęs, bo zazwyczaj po prostu albo na treningach, albo jak spałam w ciągu dnia, mi się to wszystko rozmazywało. Ten róż może się wydawać mocny, ale on się z czasem zsypie, dlatego teraz maluję go mocniej, żeby na później po prostu jeszcze był na mojej twarzy. Okej, rzęsy zrobione. Czuję się dziwnie, bo bardzo dawno ich nie malowałam. Wczoraj umyłam specjalnie włosy, żeby jakoś wyglądać i tak to wygląda. Jeszcze sobie chyba domaluję biegi, bo mi się to podoba. Mam taką bardzo jasną kredkę do brwi i po prostu robię takie kółeczka, które potem jakby naciskam, jakby rozsmarowywuję palcem. Tak to wygląda najpierw, wygląda jak Biedronka. I potem delikatnie sobie to wszystko jakby wklepuję. I teraz to wygląda trochę lepiej. I ostatnia rzecz, czyli rozświetlacz. Tak wygląda skończony makijaż. Myślę, że jest taki delikatny, dość świeży, ale na pewno czuję się lepiej. Jeśli mówimy o moim outficie, nie jest on jakoś nie wiadomo jaki. Trochę mam ciemno w pokoju, ale jest straszne słońce, a mnie to trochę drażni. Więc mam na sobie zwykłe dresy, one są z Sisseya. Do tego bluzę, ona jest chyba z House'a i tak będę szła na rolki, bo mimo, że jest słońce, nie jest tak ciepło. Chciałam Wam też powiedzieć, że mamy już prawie 1000 obserwujących na Instagramie i będę robiła rozdanie. Już mam pierwsze rzeczy, nie wiem, czy Wam pokazywać. Może dopiero jak uzbieram wszystko, to wstawię post, jak już będzie 1000 obserwujących i wybiorę jedną osobę. Albo dwie, nie wiem, zobaczymy, ale już myślę o rozdaniu i już kupiłam pierwsze dwie rzeczy. W ogóle kupiłam... Hej kochani, tutaj vlog Oliwia i Magda. Chcesz być na vlogu? Bo ja wiesz, boję się, żeby nie ten, żeby cię nie zmusić, bo ja nie chcę cię zmuszać. Jak będę ładnie wyglądać, to masz wszystko. Weź, wiesz jak ja wyglądam? W ogóle kupiłam pomadę z Sinsei, bo Sinsei ma swoje kosmetyki w lumpie, która była nowiuśka za 3 zł, nowiutka. I ją teraz sobie używam na brwi.
No tu. Co to było? Ty walnęłaś. Nie, strzeliło coś. No. Idziemy na rolki. Wow. Na żywo to wygląda ładniej. O my g, dzięcio. Tutaj, nie wiem czy widzicie. No hej, witam się z wami dopiero teraz. Bardzo szybko, bo no niestety jestem zajęta. Jakby okazało się, że siostrą nie nocuje. Zrobiłyśmy, po prostu tak wykombinowałyśmy i będziemy robić sobie maraton horrorów, maraton komedii, także będzie super. Oczywiście nie będziemy spały, więc zapewne wstaniemy jutro bardzo późno. Jutro około 14 muszę wyjechać z domu, bo będę miała siłownię i lekarza, więc muszę się jakoś ogarnąć. No hejka, jestem świeża, wykąpana, uwielbiam to uczucie. Zrobiłam sobie tego dość dłuższą pielęgnację twarzy, bo zazwyczaj ją robię bardzo na szybko. Zauważyłam tak ostatnio, że po prostu nie dbam o to w ogóle. A dzisiaj zrobiłam taką dłuższą, bo mam czas, ferie, także sobie na spokojnie umyłam. I tak, jeśli chodzi o to, co robiłam przez ten czas. Ogółem przygotowuję się do sprawdzianu z biologii, tak powoli, powoli robiłam sobie zadania. I zaczęłam dziergać meduzę. To jest moja trzecia rzecz w ogóle dziergana. I nie wiem, czy mam pokazać teraz, czy jak skończę, bo potrzebuję takiej grubej igły, żeby macki tak jakby przez meduzę jakby przejść. Nie wiem, jak to powiedzieć. I nie wiem, czy mam pokazać teraz. W sumie mogę wam pokazać, bo nigdzie indziej tego chyba nie zobaczycie, chyba że na Instagramie gdzieś. A więc zrobiłam główkę, dokupiłam oczka, tu mamy oczka, one powinny błyszczeć, ale urwało mi się takie zielone, brokatowe części. Trochę za mocno osadziłam te oczka, no ale tak to wygląda. I tu będą macki na dole, także one są w procesie tworzenia i po prostu muszę jeszcze poczekać do poniedziałku i kupić igłę. Powiem wam, że czuję się naprawdę dobrze, byłam dzisiaj na siłowni, mega się z tego cieszę. Miałam naprawdę dobry tydzień, jeśli chodzi o trening. Czułam się taka profession, nie wiem, ale o 9:30 zaczęłam gdzieś trening i było naprawdę pusto. Dopiero potem nazbierało się więcej ludzi, ale fajnie, że na początku było pusto, bo czułam się bardziej komfortowo. Ale coś czuję, że mnie pobiera katar, bo spuchło mi oko, bo ja ogólnie mam taki problem, że mam złą budowę oka. Robiliśmy badania, nie jest ona jakaś wielka, ale jest po prostu. I moje oczy są bardzo wrażliwe na wiele rzeczy i prawdopodobnie z przeziębienia mi spuchła ta gałka oczna, nie wiem czy to widać, znaczy gałka powieka, ale tak, spuchła mi pewnie od przeziębienia, bo czuję, że mam katar, troszeczkę tak czuję się taka ospała, taka ociężała, nie wiem o co chodzi, ale oczywiście zrobiłam sobie dzisiaj drzemkę, bo wstałam o 7, także no, byłam bardzo zmęczona. Zjadłam sobie obiad, właśnie dziergałam, uczyłam się biologii i teraz chyba włączę sobie Simsy i zaplanuję sobie jeszcze tydzień w Notion, bo chciałabym jutro też jakoś na nauce spędzić ten czas, w poniedziałek też jeszcze w miarę, we wtorek, a w środę już się je pakować, bo w czwartek wyjeżdżam. No hejka, mamy dzisiaj niedzielę i ostatni dzień tego vloga. Wczoraj miał być ostatni, ale niestety nie udało mi się nagrać pożegnania. Wyglądam marnie, tak jak się czuję, ale będzie lepiej. Jutro zapowiada się bardzo pracowity dzień. Jadę w dwa dość dalekie miejsca od mojego domu, ale nowego vloga nie będę nagrywać. Zaczynam nagrywać dopiero w środę przed wyjazdem. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie komentarz, to jest dla mnie bardzo ważne. No, do następnego filmiku. Pa, pa.